W dzisiejszym moim filmie opowiem Wam o działalności niemieckich Einsatzgruppen w czasie II wojny światowej, które miały ponad milion ofiar na swoim sumieniu. Było przed południe 12 marca 1938 roku, gdy do Austrii wkraczały pierwsze oddziały niemieckiego Wehrmachtu. Zajęcie Austrii miało być pierwszym krokiem Hitlera w zbudowaniu tysiącletniej niemieckiej Rzeszy. Zaraz za oddziałami Wehrmachtu do Austrii wkroczyły oddziały niemieckiej policji bezpieczeństwa SIPO i niemieckiej służby bezpieczeństwa SD. Wśród tych ostatnich była grupa do zadań specjalnych, którą w niemieckich dokumentach określano jako Einsatzkommando Österreich. Dowodził nią Franz Six. Six na co dzień był kierownikiem biura drugiego w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa III Rzeszy, którym kierował wówczas Heinrich Himmler. Komórka Sixa zajmowała się badaniem i oceną światopoglądu. Obywateli III Rzeszy. Zakres zadań Ainsatzkommanda Sixa nie był jasno zdefiniowany, ale było jasne, że będzie ona podejmowała działania specjalne w zależności od bieżących potrzeb. Najważniejszą z tych potrzeb miało być oczyszczenie politycznego przedpola przed mającym się odbyć w Austrii referendum. To referendum miało potwierdzić, że Austriacy rzeczywiście chcą połączenia z trzecią rzeszą i Komando Sixa po wkroczeniu do Austrii zabrało się do działania. Kilka tysięcy przeciwników idei zjednoczenia Austrii z trzecią rzeszą zostało zastrzelonych na miejscu przez ludzi Sixa, ale jeszcze więcej trafiło do niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzięki temu Wyniki austriackiego referendum były całkowicie po myśli Hitlera. To ostatecznie przypieczętowało wchłonięcie Austrii przez Trzecią Rzeszę. W lecie 1938 roku w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa III Rzeszy zaczęto szczegółowo analizować rezultaty działania Komanda Sixa na terenie Austrii. W rezultacie tego podjęto decyzję o utworzeniu innych takich grup. W październiku 1938 roku utworzono Einsatzgruppe Dresden, której dowództwo objął Heinz Jost oraz Einsatzgruppe Wien, którego dowództwo objął Franz Staleker. Obie te grupy wzięły udział w działaniach specjalnych na terenie Czechosłowacji którą III Rzesza ostatecznie zajęła w marcu 1939 roku. Gdy w czerwcu 1939 roku stało się już jasne, że wojna z Polską jest jedynie kwestią czasu, w głównym urzędzie bezpieczeństwa III Rzeszy zaczęto dyskutować o tym, jak efektywniej wykorzystać powstałe Einsatzgruppen w oparciu o ich dotychczasowe doświadczenia. W rezultacie tego 31 lipca 1939 roku wydany został rozkaz numer 6, który definiował zadania Einsatzgruppen. Ten rozkaz mówił, że zadaniem specjalnych grup operacyjnych policji bezpieczeństwa jest eliminowanie wszelkich wrogów III Rzeszy i antyniemieckich w nieprzyjacielskim kraju na Tyłach walczących wojsk. Oznaczało to, że niemieckie Einsatzgruppen będą prowadziły szeroko zakrojone działania eksterminacyjne i będą likwidowały wszystkich, którzy zostaną uznani za wrogów III Rzeszy. Ale zanim Trzecia Rzesza napadła na Polskę, w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa III Rzeszy opracowany został plan operacji o kryptonimie Tannenberg. Ta operacja miała być wymierzona w polskie elity przywódcze, które zostały uznane za najgroźniejszych wrogów III Rzeszy. Aby sprawnie zrealizować to zadanie, opracowano listę zawierającą 61 tysięcy nazwisk polskich obywateli wojskowych, działaczy politycznych, działaczy społecznych, inteligentów, księży, a także uczestników powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich. Wszyscy mieli zostać zlikwidowani. Gdy 1 września 1939 roku niemiecki Wehrmacht zaatakował Polskę, zaraz za oddziałami Wehrmachtu do Polski wkroczyło pięć niemieckich Einsatzgruppen. Każda z nich składała się z czterech Einsatzkommand, które liczyły od 100 do 150 ludzi. Te wszystkie Ańzack-komanda przystąpiły do realizacji powziętego celu. Efektem działania niemieckich Einsatzgruppen na terenie Polski we wrześniu 1939 roku było spalenie 531 polskich miast, miasteczek i wsi i 741 egzekucji, w których zginęło co najmniej 16 376 polskich obywateli. Najbardziej brutalną zbrodnią, jakiej niemieckie Einsatzgruppen dopuściły się w Polsce we wrześniu 1939 roku, była ta, do której doszło w Bydgoszczy, gdzie rozstrzelały one kilkunastoletnich polskich harcerzy. Obecna wówczas w Bydgoszczy obywatelka Wielkiej Brytanii, która była naocznym świadkiem tego zdarzenia, po latach opisała je tak: Widok kilkunastoletnich rozstrzelanych chłopców był najtragiczniejszym widokiem, jaki kiedykolwiek widziałam w życiu. Ale wrzesień 1939 roku był dopiero wstępem do działań niemieckich Einsatzgruppen na terenie Polski. Jesienią 1939 roku przystąpiły one do realizacji operacji o kryptonimie inteligenc Aktion. Ta operacja była wymierzona przedstawicieli polskiej inteligencji, nauczycieli, lekarzy, prawników, księży, a także wojskowych. W rezultacie tej operacji co najmniej 50 tysięcy Polaków zostało rozstrzelanych, a kolejne 50 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych na terenie III Rzeszy. Jedynie kilka procent zdołało przeżyć wojnę. Najbardziej brutalną akcją, jaka została przeprowadzona w ramach operacji Intelligence Action, była ta, do której doszło 2 listopada 1939 roku w Krakowie. Niemcy nazwali tą akcję sonder Action Krakau. einzac dowodzone przez Bruno Millera, które wchodziło w skład Einsatzgruppe grupę 1, która wcześniej operowała na Górnym Śląsku, Wkroczyło na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego i aresztowało 183 profesorów tej uczelni. Później wysłano ich do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Kolejną operacją, jaka była wymierzona w polskie elity przywódcze, była operacja AB, która zaczęła się w końcu marca 1940 roku. Ta nazwa była skrótem od niemieckich słów außerordentliche Befriedungsaktion. Ta operacja dotknęła również w największym stopniu przedstawicieli polskiej inteligencji. Kilkanaście tysięcy Polaków zostało wówczas aresztowanych i wysłanych do obozów koncentracyjnych. Natomiast kilka tysięcy kolejnych zostało rozstrzelanych w ustronnych miejscach, specjalnie do tego wybranych. Jednym z takich miejsc była wieś Palmiry, położona na obrzeżach puszczy Kampinoskiej. To tam zginęło wielu znamienitych przedstawicieli polskiej inteligencji. Ale działania na terenie Polski były dopiero pierwszym wielkim poligonem doświadczalnym dla niemieckich Einsatzgruppen. Nowy rozdział w ich zbrodniczej historii zaczął się 22 czerwca 1941 roku, gdy niemiecki Wehrmacht zaatakował związek sowiecki, zaraz za oddziałami Wehrmachtu do Związku sowieckiego wkroczyły cztery niemieckie Einsatzgruppen. Einsatzgruppe A miała operować na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Einsatzgruppe B miała operować na terenach Białorusi, Ańzac grupę C miała operować na terenach północnej i środkowej Ukrainy. Natomiast Einsatzgruppe grupę D miała operować na południowej Ukrainie. Te wszystkie cztery grupy przystąpiły do eliminacji najgroźniejszych wrogów Trzeciej Rzeszy. Członków aparatu partyjnego, oficerów politycznych, przedstawicieli inteligencji i Żydów. Od tej pory. Szlak działania niemieckich Einsatzgruppen w Związku Sowieckim naznaczały kolejne miejsca ich masowych zbrodni. I tak przykładowo Einsatzgruppe C, która operowała na środkowej i północnej Ukrainie, dokonała rzezi mieszkańców Dubna, Złoczowa, Kamieńca Podolskiego, Humania i dziesiątek innych miejscowości położonych dzisiaj na terenie Ukrainy. Najstraszniejszą zbrodnią, jakiej dopuściły się oddziały Einsatzgruppe C, była ta, do której doszło w dniach 29 i 30 września 1941 roku w Babim koło Kijowa. Wchodzące w skład Einsatzgruppe C, Einzac Komando, dowodzone przez Paula Blobela, rozstrzelało tam ponad 33 tysiące Żydów. Równie straszliwej zbrodni dopuściły się oddziały Grupę A w Rumbuli koło Rygi, gdzie rozstrzelanych zostało 25 tysięcy ofiar. Zdecydowanie największą zbrodnią, jakiej niemieckie Gruppen dopuściły się w Związku Sowieckim, była ta, do której doszło w wileńskich Ponarach. Rozstrzelanych tam zostało ponad 100 tysięcy ofiar. Żydów, Polaków, Rosjan i przedstawicieli wielu innych narodowości. Masowe zbrodnie miała również na swoim koncie Ańzac Grupę D, która początkowo operowała na terenach południowej Ukrainy, a potem na Krymie i Kaukazie. Tylko w Odessie oddziały Ańzac Grupę D rozstrzelały 31 tysięcy ofiar, z kolei w Symferopolu ich ofiarą padło kolejne 20 tysięcy ofiar. W tych wszystkich zbrodniach niemieckim Einsatzgruppen pomagały oddziały miejscowych organizacji kolaboracyjnych. O ich działaniach szczegółowo opowiem Państwu w innym filmie. Początkowo metodą zabijania ofiar przez niemieckie Einsatzgruppen były masowe egzekucje. Jednak na przełomie 1941 i 1942 roku uznano, że jest to zbyt mało efektywne. Ofiary zaczęto mordować za pomocą gazów spalinowych, w specjalnie do tego skonstruowanych autobusach. Wiosną 1943 roku niemieckie Einsatzgruppen zaczęły palić swoje ofiary. Tak zaczęło robić m.in. wspomniane Komando dowodzone przez Paula Blobela, który zaczął wykopywać ofiary swoich wcześniejszych zbrodni, a następnie dokonać ich spalenia za pomocą benzyny i drewna. Ale niemieckie Einsatzgruppen w lecie 1943 roku nie mogły już ukryć swoich zbrodni. Było ich zbyt dużo, a poza tym nie miały już na to czasu. Niemcy cofali się już na całej linii frontu. Niemieckie Einsatzgruppen również musiały się stale wycofywać na zachód. Po zakończeniu II wojny światowej mogło wydawać się, że zbrodnie niemieckich Einsatzgruppen zostaną skrupulatnie zbadane i osądzone. W grę wchodziło przecież ponad milion ofiar, jakie niemieckie Einsatzgruppen miały na swoim koncie. Wprawdzie w okresie od września 1947 roku do kwietnia 1948 roku przed międzynarodowym trybunałem wojskowym w Norymberdze toczył się proces 24 dowódców niemieckich Einsatzgruppen, ale wyroki jakie zapadły w tym procesie zostały później złagodzone przez amerykańskiego komisarza w okupowanych Niemczech Johna McCloya. Ostatecznie wyroki śmierci zostały wykonane jedynie na Paulu Blobelu, Wernerze Braunie, Erichu Naumanie i Otto Olendorfie. Inni skazani w tym procesie po jakimś czasie opuścili alianckie więzienia. Co ciekawe, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze w czasie tego procesu zajął się tylko zbrodniami niemieckich Einsatzgruppen. Jakie popełnione zostały na terenie Związku Sowieckiego. W ogóle nie wziął pod uwagę tych zbrodni, które popełniły one w Austrii, Czechosłowacji, a przede wszystkim w okupowanej Polsce. Trudno jest zatem mówić o tym, że hitlerowskich mistrzów śmierci spotkała należyta kara za ich niespotykane w dziejach świata zbrodnie. Odpowiadając na Wasze postulaty, w następnym moim filmie opowiem Wam o kolaboracji Gurali w czasie II wojny światowej. Ten film zatytułowałem Zapomniana zdrada Gurali. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Wam za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować Panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom kanału Zakazane Historie. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.